Siemano, witam was serdecznie, no i dzisiaj, jak dobrze widzicie, jak dobrze wiecie, ostatni odcinek o husarzach. Jest to taka mała laurka, można powiedzieć, od czego zaczęły się te wszystkie memy, no i w co się to przeobraziło, czyli wczorajszy chociażby odcinek z przeglądu grupy. Jakby husarze dalej gdzieś tam będą, ale naprawdę jest już ich tak mały odsetek, że no nie warto już jakkolwiek kontynuować tej serii, chyba że naprawdę coś mega takiego się odwali jak nerw Chieftaina i Eboli, przez co husarze płaczą, no to wtedy jeszcze jakkolwiek wrócimy do takiego formatu przeglądania, czy to właśnie dzisiaj jak Rykoszeta, czy Hallakowe filmiki niektóre, bo naprawdę tam czasami, jak, o ile Hallaka bardzo lubię, to niektóre komentarze pod jego filmami są ciekawe. Także dzisiaj słuchajcie, ja biorę swoją czapeczkę, politię. Proszę mnie tu, politie, nie wiem, to chyba po holendersku, łapiemy tych skurwieli. Słuchajcie, zacznijmy od rykoszetu. Brytyjskie kontra francuskie. Oczywiście nie chodzi tutaj o sposób gotowania śniadania, tylko o pojazdy kołowe. No i słuchajcie, tutaj są wszystkie wymienione, brytyjskie i francuskie, czym się różnią i tak dalej, bardzo fajny artykuł. No i czemu Zaksiak? Czemu? Nie mogę tego słowa pierwszego przeczytać, średnio chyba mogę go nawet pokazać. Grają tylko osobnicy mający wyjątkowo sprawną prawą rękę. Wcześniej musiała być długo ćwiczona. Nie wiem, czy to nawet podpiąć pod husarza, ale mam wrażenie, że Zaksiak ma problemy z celowaniem. To znaczy, o czym mówisz? Możesz wyjaśnić, czy mówisz po prostu o swojej rodzinie? IQ ci zabrakło? Cyce i ci, co nie wiedzą, nie widzą, przepraszam, świata oprócz tej gry, non-stop obrażają słabszych graczy. Stanąłeś kiedyś w ich obronie? Zapytałeś się, dlaczego pogardliwie nazywają ich pomidorami, amebami, kacperkami? Artyleria to baboki. Rozumiem, że od nazwy pochodzi, nazwa pochodzi od baby, więc kolejne hejtowanie. Podoba mi się, że Zaksiak pokazał, że baba równa się hejt. Ale o to nie zapytasz na forum czy w swojej rodzinie. To już jest norma dla podobnych do siebie. A może zostałeś zmanipulowany przez szerzący hejt cyców? Czasami trzeba coś nazwać po imieniu. To kołowce i grają nimi? To osobnicy o wyjątkowo sprawnych kończynach górnych. Używanie mózgu zostało ograniczone do minimum, ponieważ granie OP pojazdami takowej czynności nie wymaga. Dotyczy również Chiefka i Eboli. I jeszcze jedno, masz Weboniu swoją rodzinę? Jakbyś miał, to byś w życiu tak kogoś nie zaczepił. O kurwa, zaczynamy z grubej rury, widzę. No i słuchajcie, mam tutaj jeszcze kolejne, kilka sobie artykułów przeszykowałem, gdzieś pojedyncze komentarze, więc trochę będziemy skakać. Kolejny artykuł z Rykoszeta, siła i chwała świętuj 13. rocznicę WOTA z Warhammerem 40 tysięcy. Jak ktoś myśli, że cokolwiek w rozgrywce w tej grze zależy od jego skilla, w ogóle temat odnośnie Warhammera i świętowania, ale to mam smutną wiadomość. Zadaniem gracza WOT jest wciskanie klawiszy, klikanie i ruszanie myszką. Nic więcej, bo całą robotę robi RNG i EMM. Dlatego jednego dnia umiesz grać, strzelać z obrotu wieży KW2 i wszystko trafiasz, rozwalasz i wygrywasz. Twój buraz ma panzer z 300 mm, wszystko dinga. Natomiast drugiego dnia okazuje się, że jesteś nowicjuszem i zielonym liściem. Mimo skupienia 100% nic nie możesz trafić i zniszczyć. Mało tego, twoje czołgi mają pancerz, że złota, ze złotka od czekolady win ratio leci w dół. Takie sytuacje dowodzą, że RNG i MM maczają brudne paluchy w bitwie. I teraz albo się gracz na to godzi i gra fair fair w FF? Nie, no mniejsza. I narzeka, i nie narzeka, albo po prostu grę uninstall. Wydaje mi się, że gracz true, użytkownik true powinien zmienić nick na debil. Naprawdę. Na 11 bitew, 11 przegranych. MM do niczego, gra skasowana. Prawidłowa reakcja. Super, jednego frustrata mniej. Ale ja pamiętam, ja już byłem załamany, jak mój rekord to było 18 przegranych pod rząd. Naprawdę, byłem załamany, więc się nie dziwię. Już to widzę, jak ty jesteś wyluzowany po 11 porażkach z rzędu. Wczoraj na 4 gry miałem 3
cztery gwiazdki ile, a przeciwnik rozjechał nas w jakieś 4 minuty i jeden remis i udało się nam zestrzelić 7600 na T541 i tak był taki miły akcent na zakończenie dnia. Kup. Coraz gorszą politykę mają, a serwery dalej gwiazdka. BF5, 2 dni grane, ani jednego skoku pingu. WOT serii 20 bitew, 5 spontanicznych lagami jest 50 ms i bum, 400 ms do końca bitwy. W tym samym czasie ping na Discordzie 50-60 ms. Także niech naprawią serwery, a nie Ali kolejny tatuaż na dupie fundu. To nie, że masz ping wliczony w metrach na sekundę. Andrzej podsumował. Znowu ten shit. Jakby, wiecie, nikt was nie zmusza, nie? Nie chcecie, nie kupujcie, serio. To nie jest film Multiego krzyczący kupuj, czy nie kupuj. Tu naprawdę masz wybór. Chcesz, kup. Nie chcesz, nie kupuj, serio. WOT 1.22, niedokończony rebalans czołgów. Na razie będziemy tylko przeglądać sobie rykoszet, później przejdziemy do naszych ulubionych youtuberów. Arta została tak znerfiona, że ledwo da się grać. HNR plus lipne rodzaje ammo bez premium. Wy się martwicie o jakiś DPM, a kiedy wreszcie będzie buff do Arty? Oby kurwa nigdy. Jebać arciarzy! Ryski, cyganki i inne kamilki nie pozwolą na to. Dwa powody. Pierwszy, arty mają mało HP, trudniej nabijać kolorki. Dwa, arty równo traktują cyców? A chyba cyceków? Nie, o co chodzi? Fioletów? Aha, tak, dobrze myślę, fioletów i czerwonych. A przecież nie po to ktoś całe życie spędza na graniu, żeby dostać bułę za pół HP. Ryśki, cyganiki i inne kamilki. Zmiany do bani, a tak w ogóle lubicie skibridit toilet? Brr, skibridit dob, jest. To nie, tu zalety nerfa Eboli oraz Chieftaina. O kurde. Znaczy no zaletą jest to, tak jak Urgi mi tutaj pisze, że możliwość zdobywania go w każdej kampanii, chodzi o Chieftaina, a Early będzie miał łatwiejsze misje osobiste, przez co w kolejnych latach będą kolejne misje osobiste, a nie będziemy na nie czekać kuźwa już nie wiem ile lat, no. Czyli ci, co zapłacili za zdobycie Chieftaina i Eboli, mają leciutki problem. Ciekawe, czy łowiec kompania, który to robi, jest właśnie to ujęte. Jeśli nie, to mogą się domagać zwrotu pieniędzy. Ale się fajnie czyta, płacz i lament fioletowych graczy w CH, mam do mebole, będą chociaż inne czołgi na ćw, a nie te same. Spokojnie, te fioletowe, slash niebieskie, slash zielone klany i bez chiefów i eboli podbiją was w 5 minut na CBU. Dla was na mapie globalnej nic się nie zmieni. No to tak, to true. Dzieci płaczą, bo im czołgu się nerfią. Lament na całą wieś, matko bosko, co teraz będzie? Dobrze, że my arciarze mamy to w dupie. Jebać za... co? Jebnąć za 1000, poprawić i z podpałą i do garażu. Tak, a wcześniej takie małpy jak ty płakiwały, że Chief Early za mocny i mnie leją w kaczą dupę. Takie małpy jak ty na arty narzekała, teraz karma przyszła, co Polaczku? A co mam nie narzekać? Małpa siedzi na końcu mapy i klika w bezbronne czołgi. Jeszcze jakby granie artą było w jakiś sposób ciekawe, ale to dosłownie bezmyślne poruszanie myszką. Jak to mówią starzy górale, arta zapobiega kampieniu. Tak szczerze to też nienawidziłem art, nie grałem nimi, ale jak zobaczyłem ile robactwa jest w WOTie, ile tych botów, mapetów, to zaczęło mi to sprawiać przyjemność i się okazało, że jestem w tym dobry. 2.61 miasto duchów, 5k, zwykła... A, dobra... Haci w D, idziemy dalej. Dobra, słuchajcie, zostawmy już rykoszet w spokoju, okej? Ja wiem, że jest jeszcze pełno innych stron, nawet na Facebooku, które po prostu mają od groma pryków, ale zajmijmy się czymś lepszym, stroną, a dokładniej YouTube'em, World of Tanks Polska, który niestety, nawet ja to mówię, niestety, ale jest zamykany i tak naprawdę łączy się w jeden główny kanał World of Tanks Official. Chciałbym zobaczyć ostatni raz jakiś lament, czy cokolwiek na tym kanale. Połączmy siły, to był ten film dokładnie. I tak Yellow Gaming traci husarski content na platformie YouTube. O nie, panie Mobzilla, o nie. A co wy tu jeszcze piszecie? Jest jeszcze ryko... A, no właśnie to sprawdziliśmy. Yellow to sprytna bestia, on husarzy czuje w promieniu 400 km. Prawda. Proszę, nie róbcie tego, będzie nam brakowało waszego kontentu oraz wszystkiego, czego nauczył nas ten kanał. I oczywiście was, komentatorów, monterów i osób nagrywających, ale dzięki, że mogłem być przez tyle
czasu, tyle pięknych wspomnień i tylko tyle po was zostanie. Dziękuję w imieniu wszystkich subskrybentów społeczności. Ej, to ładnie napisał tutaj kolega Lechenda. No, ja się zgodzę, no. Za słabo zbufowaliście ST2. Myślę, że minimum dodanie 10 mm penetracji byłoby jak najbardziej w porządku. Za to bezsensowny nerf dzika, gdzie znerfiliście czołgi specjalne, ale znerfiliście kolejny topowy pojazd, który był kontrolą NATO, teraz sytuacja się odwróci i czołgi specjalne nadal będą za mocne. Zenada. Kurwa, film, gdzie WOT Polska odchodzi. Powinniście zbufować jeszcze? Co to jest? Wiedziałem, że WG jest chytre, ale żeby dziadować na kanałach YouTube, to się nie spodziewałem. No, kurde, trochę to jednak zajmuje czasu i pieniędzy. Ja się nie dziwię, że dziadowanie to szczerze bym nie powiedział. Macie World of Tanks Official, nawet polską autodeskrypcję. Wszystko po polsku nawet z dźwiękiem, więc nie ma co narzekać. Leniwcom z WG już tak bardzo się nie chce, że nawet polski kanał zamykają. Wspólny kanał polski z Niemcami. Dodajcie jeszcze ruski i historia się powtórzy. Przejdźmy na oficjalny kanał WOTA, bo jestem ciekaw, czy tam rzeczywiście są husarze jakkolwiek. Test publiczny aktualizacji 1.22, no zobaczmy. O, tutaj naprawdę będzie ciężko znaleźć coś ciekawego, mi się wydaje. Wszystko wygląda dobrze, ale brakuje dodania map do tego trybu gry dla początkujących załogi, którą zapowiadano od lat. A i tak rebalans i inne poprawki, zwłaszcza na mapach, są ciekawe i nie są małe. Nie ma husarzy. Nie ma husarzy. Nie ma husarzy na WOT Polska. Nie ma husarzy na WOT Official. No słuchajcie, zostały nam tylko dwa kanały do sprawdzenia. Słuchajcie, kanał Hallaka. No i zamiast obejrzeć sobie film z newsa z Tygrysa II, czy tam inne czołgi TS-54 i tak dalej, ja myślę, że najlepiej co, poszukać trzeba filmu z Ebolą albo Chieftainem w roli głównej i zobaczyć, co się dzieje w komentarzach. O, tu musi być, to ja wiem, że był już ten temat, a walić tą reklamę. Ja wiem, że już nerfy Eboli i Chieftaina dzisiaj były, ale myślę, że na kanale Hallaka może być ciekawie. Chieftain dostał sporego nerfa, 1,5 sekundy to dużo, plus pena, przez co nie będzie przebijać na przykład 279. Myślę, że to, że dużo czołgów odżyje. No, na pewno. Ten czołg już tak ma. Ebola. No zobaczmy. 10 lat temu, żeby przejść Mausa, to trzeba było mieć skilla. Nie jebać goldem od początku do końca i gold za sreberka wtedy nie było. O kurde, kiedyś to było, kiedyś to było. 279 full gold, przegięty. Na goldzie to każdy by zrobił. Czyli nie, że jeden. Czołg dla tych, co nie umieją grać. Jakbym miał tu syrenę policyjną, to zrobił ijo, ijo. To jest ewidentna przytata z możliwościami 279. Ten czołg powinien być już dawno znerfiony. Nigdy tak się nie stanie, nagrodę nie znerfią, bo źle się zestarzało, panie Piotr Kozak, źle się zestarzało. Też mi wyczy na idiota odpornym czołgu, plus spamowanie goldem bez żadnych umiejętności, bo w typa 5 strzał za 0 w box kumula. O Boże, to jest to. Ten czołg zawsze był OP i powinien zniknąć z WOT. Dokładnie. Gradobicie i hejt pomidorków za full HE, granie z golda za 3, 2, 1. Nikogo to nie obchodzi, te twoje żałosne komentarze i sam jesteś pomidorkiem, że srasz, że gość gra goldem. Cały czas się zastanawiam, czemu ludzie piszą, że ktoś gra goldem. Gold kiedyś był, teraz jest amunicją specjalną za kredyty. Jeżeli ktoś jest bogaty, to czemu ma jej nie używać? Siema, ale w Z to opowiadasz, skądś pierdolić o pogodzie. Wiemy, że trzymasz kursor nad przycisk. No chyba was popierdoliło, że reklamę WG-tra będę oglądał. Witam was serdecznie, z tej strony siema Hallak, oglądamy komentarze. Zawsze mnie zastanawiało, czy tacy pro gracze robiliby takie wyniki lub podobne na zwykłej amunicji. Nie wiem, choć się domyślam, bo umówmy się, że Gold robi zazwyczaj robotę. Gdyby istniał taki jeden gracz, który zmarkował Ebolę bez Golda. Pomyślmy. Chyba po to jest gold, żeby grać. No dokładnie. To załaduj gold i zrób połowę tego wyniku. Ty nawet na full goldzie na chiefie promila tego wyniku byś nie zrobił, więc nie płacz bocie. Odpowiedział, szkoda czasu na tę grę. A żeby ten chief ten padł i głupi ryj rozwalił, czy tylko ja się uczeszyłem, jak Leoś wygrał? Tylko ty, tak? Tylko ty. Parę dni temu miałem w swojej drużynie asa w cipku. Nie, to źle zabrzmiało, czekajcie.
parę dni temu miałem w swojej drużynie Asa w Chieftainie. Wyjebał się za zero na początku bitwy. Dziś w przeciwnej drużynie mieliśmy Gamonia Feboli, co się tylko chowa w losowaniu ósemki na dziesiątki, a pod koniec został sam Izech. Aha, dobra! Nie wnikam, XDLOL! I tak grałem na Chiefach Full Gold padalce, ale cieszyłem się, jak Chiefa wykończyłem ósmym tierem. To nie było do śmiechu. Wy kurwa i pan Paweł, no kurwa, jedziemy mo! Już chyba wcześniej był ten kolega? Na goldzie to by każdy zrobił. Stary, to musiał mieć RNG przekupiony, bo ja wczoraj celownik na zielonym na VZ55 i nie wchodził w dolną płytę na odległość 50 metrów. Ta gra to moim zdaniem lekkie oszustwo, a panowie z WOTA nawet map do tej pory nie pobalansowali, nie mówiąc o czołgach non-stop nowej premii, a załogi drzewkowe albo nerf, tak jak AMX 10 tieru. Oni robią ludzi w H, ja. Chory temat. Ten czołg nie powinien być dopuszczony do losówek. O kurde, ty, randomki lo... Ty, no tak, randomki to losówki. Nigdy nie słyszałem w sobie tego. No dobra, słuchajcie, kończymy na dzisiaj. Myślę, że kontencik was zadowolił. Ja wiem, że jest jeszcze dużo rzeczy, gdzie można znaleźć husarzy, ale myślę, że ten film to jest po prostu taka laurka mała odnośnie tego, że kończymy przegląd husarzy. To był najprawdopodobniej ostatni w tym roku. Zobaczymy, co będzie w przyszłym roku, chyba że naprawdę coś jeszcze się tutaj takiego wydarzy, że husarze posrają się niesamowicie. Husarze dalej są, dalej będą, ale myślę, że trochę my jako społeczność i to, że rozszerzyliśmy tą jakby świadomość, że jest coś takiego jak husarstwo, pomogło właśnie w tym, że już tego husarstwa tak bardzo nie ma. Więc dziękuję wam za wszelką pomoc w tępieniu husarzy. Myślę, że wam się taka seria odnośnie husarzy podobała. Mi się podobało, wrócimy do tego kiedyś pewnie jeszcze jakimś specjalnym odcineczku. Dziękuję wam za uwagę. To byłem ja w czapeczce policyjnej. Tyle. Dzięki, do usłyszonka. Do jutra w reuploadzie filmu Husarze.